Państwa, Trump wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Ponownie zostanie prezydentem. To chyba jedyna taka sytuacja w historii USA, gdzie były prezydent po przerwie zostaje znowu na kolejną kadencję. Jeszcze z taką, w takiej sytuacji jak Trump, z oskarżeniami, w atmosferze straszenia Trumpem, już dochodzącym do granic możliwości. Zastanówmy się, co może przynieść Trump ekonomii amerykańskiej i światowej. Z jednej strony jest to człowiek, który zna się na gospodarce, tego nie można mu odmówić, więc na pewno patrząc przez pryzmat chociażby krzywej Laffera, Stany Zjednoczone będą starały się obniżać obciążenie podatkowe, tak żeby wspiąć się z prawej strony krzywej Laffera, czyli, bo to krzywa Laffera pokazuje właśnie, że jeżeli obciążenie podatkowe jest za wysokie, to zmniejszanie podatków paradoksalnie powoduje zwiększenie wpływu do budżetu i zwiększenie, bo przez zwiększenie wzrostu rozwoju gospodarczego. To naturalny proces. Mniej płaconych podatków powoduje większe inwestycje, większą produkcję, a przez to i większe podatki. Trump to rozumie, myślę, więc jest szansa, w przeciwieństwie do Harris, więc na pewno jest szansa na rozwój, wzrost gospodarczy USA. I tutaj, i to dobrze. Natomiast no, nie wydaje mi się, żeby dobrze rozpoznawał sytuację międzynarodową gospodarczą, w sensie takim, że widzi w Chinach wroga gospodarczego. A mi się wydaje, że tutaj jest możliwa współpraca tak naprawdę. I to, co Trump próbował już przy pierwszej kadencji, taką przeniesienie produkcji na siłę, sztuczne przeniesienie produkcji do USA, no to nie jest rozwojowe. Po prostu to jest, powinien to rozumieć, że naturalnie produkcja będzie dokonywana tam, gdzie jest tańsza siła robocza. No. Więc tutaj wydaje się, że jego myślenie ekonomiczne będzie wymagało korekty. Może to z czasem rzeczywiście też zrozumie. No ale jest wyrazistym kandydatem w porównaniu do Kamali na pewno, która właściwie poza aborcją, to właściwie nie wiem, i takim lewicowym podejściem, to trudno mówić o jakimś programie gospodarczym. Trump, jaki jest, każdy widzi, będzie na pewno ciekawie. A gospodarczo myślę, że lepiej. I wierzę we współpracę międzynarodową gospodarczą, czyli lepiej dla Ameryki, to i lepiej dla świata. Bardziej we współpracę gospodarczą niż współzawodnictwo. To już Adam Smith o tym najpierw mówił, o międzynarodowej współpracy, nie tylko międzynarodowej, ale i krajowej współpracy, a dopiero na drugim miejscu o konkurencji. Trump troszeczkę tę kolejność odwraca, ale może to jest kwestia czasu i może i to zrozumie, że to tak nie jest. Z naszego punktu widzenia Polski myślę, że możemy liczyć na większą współpracę międzynarodową, gospodarczą. Więc no, jest nowe otwarcie, ciekawe otwarcie i dobrze. Dziękuję.